Witajcie na moim kanale jedzonko.pl. W dzisiejszym odcinku postanowiłem pokazać Wam, zaprezentować Wam trzy gadżety mniej lub bardziej przydatne w kuchni, aczkolwiek są bardzo ciekawe, fajne, proste i mam nadzieję, że niektórym się spodobają. Ja sobie je zakupiłem specjalnie, żeby nagrać odcinek, ale będę z nich także korzystał, a więc zapraszam do prezentacji wspaniałych gadżetów. Pierwszy gadżet wygląda w ten oto sposób. Przypomina kształtem banana, jest żółty, tak jak banan. Myślę, że będzie służył do zrobienia czegoś z bananem. Ostre końcówki, ostre krawędzie, strasznie. Czyli myślę, że będzie to gadżet, który można pokroić banana na równe kawałki, a więc sprawdzamy to. Pierwszy gadżet, jak pokazywałem, służy do krojenia banana na równe części. A więc oczywiście musimy sobie wziąć bananka, obrać go. Tak, pamiętamy, żeby końcówkę oczywiście oderwać, żeby to wiadomo, jakieś tam nie wiadomo, co tam się cuda dzieją. No i sprawdźmy, czy to faktycznie działa. Bierzemy sobie bananka. Jest on specjalnie taki duży, bo są różne banany, tak? Są małe, duże, są półokrągłe, są proste, ale on jest tak zaprojektowany, że praktycznie każdy banan o każdym kształcie powinien się tutaj mieścić. Dlatego przykładamy sobie go do naszego bananka. Robimy ciach. I teoretycznie, jak widzicie, mamy pokrojonego banana na równe kawałeczki. W ten oto sposób to wygląda. Teraz możemy sobie wziąć, powiedzmy, talerzyk. Bierzemy sobie talerzyk i przekładamy sobie bananka na talerzyk. Trochę nam popękał. Możemy go ładnie poukładać na talerzyku. Jeśli nam wyskoczy jakaś impreza dla dzieci, czy nawet dla nas dorosłych, można fajnie w ten sposób na równe części pokroić właśnie tym prostym gadżecikiem banana. Pycha. Także ten gadżet się sprawdza. Czy jest przydatny? Kto woli sobie kroić banana nożem na plasterki, niech sobie kroi. Ja mam gadżet, który zawsze pokroi mi na idealnie równe kawałeczki. Cześć, jesteśmy chłopaki i bierzemy banany. Jesteśmy chłopaki. To jest mój syn, a to jest mojego syna, kolega Rafał. To jest najlepszym synem na świecie. Dokładnie. Oczywiście. Jestem ostrym dzikiem. Banany znikają w szybkim tempie. Każda świnia przemieszczy. No, banany zniknęły, także... Bardzo smaczne. Pokazujemy teraz. Przenosimy się do prezentacji drugiego gadżetu. Drugi gadżet. Bardzo prosty. Malutki, zobaczcie, wygląda jak pierścionek na palec. Czekajcie, rozpakuję go tylko szybko. Taki mały nie chce wyjść. Malutki, malutka pierdółka. Wygląda w ten oto sposób, z takim zaostrzonym haczykiem jakby. Zakładamy go na palec. I zaraz też będziemy testować. Jeśli nie wiecie, do czego to służy, służy to do obierania pomarańczy. Drugi gadżet, jak Wam mówiłem, służy do obierania pomarańczy. Zobaczmy, jak to działa. Jeszcze z tego nie korzystałem nigdy. Zakłada się to prawdopodobnie na palec. Jak mamy pomarańcza, bierzemy sobie, przykładamy tu i po prostu robimy sobie kreseczkę jedną,
kreseczkę drugą. Nie wiem, czy widać nacięcie. Słabo widać. Widać, nacięcie jest tutaj. Nacięcie jest tutaj. I proszę bardzo, odrywamy sobie taki oto równy kawałek pomarańcza. Nacinamy sobie z drugiej strony. Tak, mamy nacięty. O, proszę bardzo. Odrywamy sobie kolejny równy kawałeczek. Myślę, że gadżet bardzo prosty, bardzo przydatny, bo często nożem się męczymy, kurczę, z obieraniem tego pomarańcza. Nie wiem, spróbuję na sobie na tym palec założyć, ale jest chyba za duży i nie wejdzie. Ale też jest bardzo fajna rzecz. Proszę, raz. Jedno szybkie cięcie. Skórka bardzo ładnie odchodzi. Równiutko po cięciu. Także gadżet się sprawdza. Będę z niego korzystał na pewno, bo jest super. A teraz zapraszam Wam do prezentacji ostatniego gadżetu, którym jest dozownik do cytryny, czy jak to tam nazwać, jak to Robert Makłowicz by powiedział. Super dozownik. Dozownik bardzo o bardzo ładnym zielonym kolorze. Bardzo przypominającym bazylię, która rośnie we Włoszech na polach, kurczę, na stoku wschodnio-zachodnim. Gadam głupoty, co nie, ale lubię się czasami bawić w Roberta Makłowicza, bo ma fajny głos i fajne pierdoły gada. Także zapraszam Was do kolejnego gadżetu. I ostatni gadżet, trzeci, czyli dozownik. Kurczę, nie wiem jak to nawet nazwać. Dozownik. Może nie dozownik. W każdym razie często używamy na przykład soku z cytryny do ryb, do mięs, do, no nie wiem do czego tam używacie soku z cytryny, ale przeważnie do ryb używamy, polewamy sokiem z cytryny ryby. To jest taki prosty, fajny gadżecik, który wkręca się w cytrynę i możemy nim spryskiwać bezpośrednio z cytryny, sokiem z cytryny, ale także służy do limonki, może służyć do pomarańcza, do czego chcecie, do tego go wykorzystacie. Ja Wam zaraz zaprezentuję, jak to działa i jak to można używać. Zapraszam. I teraz sprawdzamy ostatni już gadżecik, który służy do spryskiwania sokiem z cytryny, prosto z cytryny, żeby nie wyciskać, nie bawić się, nie pierniczyć, rąk nie brudzić. Wystarczy cytrynę troszkę pomasować, żeby tam sok się nam rozpłynął, uwolnił trochę. Robimy taki myk, obcinamy końcówkę cytryny. Tak właśnie, w ten sposób. O. I bierzemy sobie ten nasz dozowniczek i wkręcamy go po prostu w cytrynę. Wygląda to w ten sposób, bardzo fajnie to wygląda, bo wygląda to jak jakaś zabawka dla dzieci, ale zobaczymy, czy to faktycznie działa. Jak widzicie, dozownik spełnia swoją funkcję, psika sokiem cytrynowym. Psiknie mi to jako perfum. Także gadżet naprawdę super przydatny. Można go też używać z limonką. Zaraz Wam pokażę, jak to działa. Także polecam ten gadżet. Jest naprawdę bardzo fajny. Kosztuje bardzo, bardzo mało. Około 4 zł na polskie. A oczywiście możemy sobie tą cytrynę schować do lodówki, przechowywać ją nawet przez 3 dni, wyciągnąć i po prostu mieć dalej sok z cytryny. A teraz Wam pokażę, że możemy też wykorzystać to zarówno jak i do cytryny, tak i do limonki. Czyli mamy tutaj limonkę. Limonka jest bardzo twarda, czyli trzeba ją troszkę pomasować, żeby ten sok nam wyszedł z całej limonki.
Zasada taka sama, obcinamy końcówkę i wkręcamy ten dozownik po prostu w limonkę. Limonka jest twarda i ciężko to wchodzi, ale proszę bardzo, mamy dozownik limonkowy teraz i tak samo psika. Jak widzicie, gadżet spełnia swoją funkcję, jest super, polecam. Niedługo będę Wam prezentował nowe gadżety, bo właśnie nie wczoraj zamawiałem na jednej ze stron. Zamówiłem ich około 10, trochę nas poniosło z moim synem, ale spoko, damy radę. Będzie fajnie, między innymi będzie tam selfie łyżka. Selfie łyżka, gdzie można nagrywać siebie podczas jedzenia. Mam nadzieję, że gadżety Wam się podobały. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapę w górę. Liczę także na Wasze subskrypcje. Gdzieś tutaj jest czerwony przycisk, albo tutaj u góry wyświetla się moje logo, które też klikniecie i także możecie subskrybować mój kanał. Wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi moimi filmikami. A ja na ten odcinek Was żegnam. Aha. Już niedługo będzie super odcinek z kolejnymi niesamowitymi gadżetami. A najważniejsza jest selfie łyżka, którą podpowiedział mi mój syn z kolegą. Będzie niezła polewa, także zapraszam. Cześć!